Państwa. Dziś odbyła się kolejna już 11. edycja Narodowego Czytania. W Ogrodzie Saskim w wydarzeniu uczestniczyła para prezydencka. Narodowe czytanie to już tradycja. Lekturą tegorocznej 11. już edycji były ballady i romanse Adama Mickiewicza. W samo południe w Ogrodzie Saskim w Warszawie sięgnęli po nią polscy aktorzy teatralni i filmowi. I dłoń w trąbkę zwinął i patrzył przez palców szparę, ale i dzień już przeminął i mroki padają szare. Czekał długo po zachodzie, a gdy noc gwiazdy zapala, zbliża się z lekka ku wodzie i śledzi oczyma z dala. Ballady i romanse wydane zostały w Wilnie w 1822 roku. Pierwszy nakład liczył nieco ponad 500 egzemplarzy. Rozszedł się błyskawicznie, przypomniała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Chyba nigdy wcześniej i nigdy później żaden z zbioru wierszy nie wywarł tak głębokiego i trwałego wpływu na kulturę całego narodu. To właśnie ten tomik poezji zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Adam Mickiewicz był poetą narodów, mówił prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj Mickiewicz to poeta nasz, dzisiaj Mickiewicz to poeta naszych sąsiadów Litwinów, naszych sąsiadów Białorusinów, wielkiej części naszych sąsiadów Ukraińców. Wszyscy jesteśmy przesiąknięci w ogromnym stopniu tym samym duchem. Najważniejszą balladą Adama Mickiewicza uznawaną za manifest epoki romantycznej jest ballada Romantyczność, wskazuje polonista Danuta Krysiewicz-Uranowska. Pokazuje nam zupełnie inny świat, przeciwny do świata, który był w poprzedniej epoce, do świata klasycznego. Akcja Narodowego Czytania służy promocji czytelnictwu. To jednak nie jedyny jej cel, wskazuje literaturoznawca profesor Michał Januszkiewicz. Drugim takim fundamentalnym jest próba powrotu do rozumienia naszej kultury, tożsamości narodowej, powrotu do klasyki literackiej, która odżywa dzięki takim akcjom. Ballady i romanse czytane były dziś nie tylko w Ogrodzie Saskim, ale także w bibliotekach, szkołach, muzeach, szpitalach, zakładach karnych czy domach pomocy społecznej. I to nie tylko na terenie kraju, ale również w 250 miejscach poza jego granicami.